Siemano wszystkim, z tej strony Mister, witam was w kolejnym odcinku Sleeping Dogs. Ostatnio zakończyliśmy na mojej łodzi, gdzie właśnie mnie przeniosło po którejś tam misji. I teraz będziemy mieć misję do wykonania, tylko nie wiem jaką. Teraz musimy... Trop seryjnego mordercę. Dobra, wybieramy się za tym seryjnym mordercą, zobaczymy. Do pani Tang mam zadzwonić? Tang, it's Wei. Stay on that wiretap. I expect Sang to be doing an emergency kidney transplant at any minute. He already got the call. But Wei, they picked up the donor too. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. Hey, what can I do for you? They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Holy shit. Dobra, dawaj jakikolwiek samochód, pierwszy lepszy. Bierzemy ten. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Boże, misja na czas jeszcze. Od dawno nie było żadnej misji na czas, że muszę się gdzieś dostać. 1600 metrów, nie jest tak strasznie daleko. Zobaczymy, czy uda nam się dorwać tego seryjnego mordercę. Mam nadzieję, że tak. Fuck. Było blisko i prawie bym zjechał z trasy, cholera jasna. Ale na szczęście moje super umiejętności prowadzenia samochodu przydały się. Także wyścigi na live były bardzo wskazane. Gdzie mnie się tu rozpychasz? Dobra, tędy? Tędy. W ogóle co tam u was słychać, bo dawno z wami nie gadałem, nic nie piszecie mi tam zbytnio komentarzy, nie wiem co się z wami dzieje. Ale mam nadzieję, że seria się wam podoba i pytaliście, wybaczcie, że mówię w tej serii, co się dzieje z Darksiders. Tak jak mówiłem, seria powróci dopiero po zakończeniu Sleeping Dogs. Z tego co wiem, nie zostało mi jeszcze tam dużo misji do wykonania, także... O, Boże mój nos! O, ale mnie zaswędział nosek, strasznie. Nie zostało mi dużo misji chyba do wykonania, także póki co na razie Sleeping Dogs chcę zakończyć, ponieważ no, uciągnięcie wszystkich tych serii trochę jednak zajmuje czasu i planujemy jeszcze coś tu zrobić z jedną osobą. Kolejną serię, którą też planuję wypuścić niebawem, no nie wiem czy tak niebawem. W każdym razie na pewno zaczniemy coś nagrywać, żeby mieć zapas materiału. Mamy już kilka pomysłów. Ale co to będzie, dopiero się dowiecie w przyszłości. Z pierwsza jest tym samochodem, no jedziesz, kurna. 1600 metrów, a ja już zmarnowałem tyle czasu na przepychanie się między samochodami. Holy shit, tam jest dalej 1600 metrów. Szybciej chyba byłoby wsiąść w taksówkę, nie wiem czy by coś nadgonił przez to. Boże, jedziemy pod prąd, będzie szybciej. W ogóle, Jesus Christ, czemu to się nie zbliża do mnie, tylko jest dalej i dalej i dalej. To chyba jest na drugiej wyspie. Tak mi się wydaje. Nie, dobrze jadę? Dobrze, chyba jadę. Przynajmniej chciało, żebym tutaj zjechał, to jedziemy tędy. No Jesus Christ. Niech ten cel zacznie się zbliżać w końcu do mnie, bo to jednak przejechać praktycznie całe miasto. Nie jesteśmy ani troszeczkę bliżej. No nie, zaraz dopiero zaczęło się zbliżać. Oj, oj. Ostre hamowanie było. A jeszcze mamy całe 5 minut, także spokojnie, myślę, że się wyrobimy. Jaki fajny autobusik. A nawet i drugi. Dobra, 400 metrów, czyli przed nami jest cel. Dokładnie, centralnie przed nami. No, może nie tak centralnie. W każdym razie bardzo blisko. Ciśniesz, ciśniesz, Weju. Weju, Weju, Weju. Dobra, tutaj boczkiem lekko byliśmy samochód, ale nawet nie jest tak bardzo uszkodzony. O! Lol, on tak sobie leje, kurde, wszystkich i nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. No to porywamy, porywamy w takim wypadku. Mam pytanie, czego on tak szybko ucieka? Przecież on nie wie, że ktoś go śledzi. Lol, może jednak wie. No chodźżeż, tu muszę na ciebie wskoczyć. Jest git. Haha. A już mogę sterować autem, chociaż idziemy u góry. Git. Dobra, zawracamy.
Samochodem porywacza do magazynu mamy podjechać. Dobra, zobaczymy co się dowiemy, jak tylko tam dojedziemy. Widzę, że mam tu jakąś regenerację zdrowia, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Będę musiał chyba odwiedzać częściej takie budki z żarciem przed jakimiś większymi, grubszymi misjami, bo widzę, że one dosyć długo się utrzymują i to się może dosyć często przydawać przy jakichś strzelaninach czy bijatykach na pewno. No jak wiecie, moje umiejętności z biciem się nie są jednak na najwyższym poziomie, ale staram się, cały czas nad tym pracuję, przynajmniej teoretycznie. Dobra, dobra, o, Rolls Royce. O, i tu mamy jeszcze jakąś skrzyneczkę. Co do tank? Kontakty? Tank. Okay, I got him. Pull in Dr. Sang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Way. I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. No i zajebiście. Dr. Sang confessed. He's done more than 20 transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy. But I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend. But I think it's fair to call it justice. Oh, nice. Dobra, chcę tą walizeczkę. No już, no. Kitel lekarski odblokowałem, super. Dobra, teraz walizka. Hehe. O nie, znowu się będzie beznadziejnie włamywać. Dobra. O, chyba 8 to było. Albo 9. Albo 9. No, 9, dobrze, udało się. Hehehe. Dobra. Jedziemy pooglądać, co tam się dzieje ciekawego jeszcze na mieście. Czy mamy jakieś misje? Zadzwonię do Jackiego. Okej. Okay. Ah, fuck. Got any work for me? Yeah, sure. Samson Gao, your typical deadbeat. Moron is hiding out on an overpass in North Point. Thinks nobody knows he's there. He's wrong. Dobra, nie chciałem do Rolanda dzwonić, chciałem zadzwonić do Jackiego. Kontakty... Jackie. Jackie, how's it going? Wait, man, good thing you called, man. I got something, man, this could be big for us. You still got that plan you were talking about? Yeah. You in? We can go tonight. Drop on my place and I'll tell you all about it. Oh, bring a car, okay? Mine's in the shop. Oczywiście, że twój jest w warsztacie, a ja tu nie mam żadnego. Ja już mam jeden. Hehe, dzień dobry, proszę pana. Tak, pana, ty gnoju, co krzyczysz na mnie? Ale ładne auto będę miał zaraz. No i git. Hehe, uciekłem. A właśnie, pisaliście mi o tych misjach, kurde, z kradzieżą samochodów. Może by to jednak dzisiaj jedną zrobić chociaż. 1700 metrów, raz zobaczymy. Telefon? Kontakty? Brak kontaktów. Aha, bo ma misję. Dobra. Skoro ma misję wybraną, to na razie nie mamy żadnych kontaktów i możemy się tam przejechać. Trudno się mówi. Poszukamy jakiejś taksóweczki, bo tutaj troszeczkę daleko do wszystkiego. A tyrać się przez całe miasto samochodem nie bardzo mi chce. Oj, dzień dobry, pani taksówka. Pani potrzeba, taksóweczka czeka, wysiadamy z drugiej strony. Dobra, zajdziemy temu drugiemu drogę. Jesus Christ, nie mogę jednak... O Boże, dobra, wsiądźmy w ten samochód, bo jednak najlepszy. Oj, Jackie to ma pomysły. No i muszę tam cisnąć kurde samemu, bo... Muszę mieć samochód. Kurde. Wcale mi się to nie podoba, bo to jest bardzo daleko. No i na drugi koniec miasta trzeba zapieprzeć. Holy shit, tu miałem jechać. Dobra, jak trzeba, to trzeba. A ja muszę wykminić na szybko jakiś temat, co by wam się nie nudziła moja jazda. To porozmawiamy sobie o... o czym by tu można było dzisiaj pogadać.
Szczerze nie mam żadnego pojęcia. Póki co widzę, że fuck. Że muszę coś naprawdę dobrego wymyślać, bo jeżeli ja nie gadam, to wy się nudzicie. A nie chcę robić cięć na materiale, ponieważ nie wiem, ile będę w niego grał, a nie chcę, żeby wyszedł za krótki. Więc też muszę sobie jakoś tam rozdzielać to. Aha, i zastanawiam się ostatnio nad zmianą programu do nagrywania i poprawiłem sobie też wydajność właśnie w Sleeping Dogs, bo anti-aliasing, czyli wygładzanie krawędzi, miał ustawione na bardzo wysokie, co powodowało lekkie spadki i przy okazji miałem włączone synchronizację pionową, chyba tak to się nazywa, która też powodowała spadki, także ostatnie wideo mogło wam się trochę ciąć. I mam nadzieję, że nie było to bardzo widoczne. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale mam nadzieję, że raczej nie było jakichś większych problemów. Wiem, że miałem problemy z nagrywaniem wtedy. Tu mam zjechać. Ale myślałem nad jakimś właśnie dobrym programem. I jeżeli jakiś dobry znacie, to możecie mi coś polecić. Bardzo chętnie poczytam właśnie w komentarzach, czy macie jakieś doświadczenie z jakimś dobrym programikiem. Ale widzę, że nawet szybko dojechaliśmy. No, Jackie, jestem. Mam fajny samochód, właśnie go ukradłem. Hey Jackie, let's head to Kennedy Town. I'll explain on the way. Okej, dobrze, proszę pa. What the fuck? LOL? Aha. Hey Jackie, let's head to Kennedy Town. I'll explain on the way. No ja myślałem, że on już wsiadł. We're going down to the shipyard. 18K are bringing in a big shipment of jewelry. Goods from a big heist they pulled in the States. I guess they'll figure it'll be easier to sell here. I hear it's good stuff. Diamonds, rubies, could be a good payday. Yeah, it could be. Oh shit! Listen, you sure you want to do this? Maybe you should take a few days off. You don't look so good. I haven't been sleeping too well. Not since that thing. Yeah? Every time I close my eyes, I see that guy. Damn. Not that he didn't deserve it, I guess. It's just... Man, I don't know. Sometimes I wake up and I have this bad feeling. I've never had that before. That's why I want this job. Low key, good payday. Man, I'm starting to think that... What? Nothing. Oh. How's Jume? Oh, she's good. She's good. Jackie ma złamanie. Come on, Jackie. She was your dream girl. Yeah, I know. But maybe when we're done this job, I'll give her one of the pieces. That's great, Jackie. You know, she'll love it. Let's wait till it gets darker. Dobra, no to czekamy na zmrok. Szybkie piciu? Yeah. Hey, wait. You ever think about what you're going to do after this? After what? All this. I mean, we're not exactly cut out for anything else, right? I guess not. You always have options, Jackie. You think so? I don't know, Wei. I don't know if that's true. Yo, the jewels are in the van over there by the container. What if it's locked? No problem. There are heavy-duty tools in a shed just over there. You get the tools, I'll scout the containers. Meet me there when you have something to cut the lock, okay? Okej, czyli pewnie jakaś łatwa nawet misja powinna się zapowiadać. Holy shit. U góry jest jeden koleś. Czy ja ich jakoś mogę obejść? Będzie, że ja tu niby pracuję. To lajcik. Czyli... Jakby to obejść bez żadnych podejrzeń? Macie jakiś pomysł? Spróbuję może się tu wspiąć. Załatwimy tego kolesia u góry. I don't do that on the first date. What did you say? I said, honey, nobody does it on the first date. But the first date ended when we got back to my apartment. Hey, what are you doing here? Garbage collection. Oh, sorry brother. Didn't recognize you. A, okej, spoko, to myślałem, że będą mnie atakować, że to lajcik. Ale chwila, przecież tu jest to miejsce, gdzie ja kurna twardo chciałem kupować samochody. A to ich możemy okraść, what the fuck. Zablokowałem się kurde na skrzynce, ja pierdzielę. Dobra, da się ominąć jakoś tego strażnika. Oby tak, bo nie chcę mi się z nim gadać. On tu jest pewnie u góry, jak znam życie. Ale udało się chyba się udało, tak? Jest git.
Ding. A, dobrze, Way jest wysportowany. O. Siema, ziomuś. Who are you? Hey, keep your voice down. I'm sneaking into that warehouse up there and you're making way too much noise. If you don't shut the hell up, I'll have to slit your fucking throat. Oh, sorry. You won't hear me again. Lol. To było strasznie dziwne. Aha. O. Takiego jeszcze nie miałem. Czyli tak. Następnie troszeczkę do góry. No co jest? Tak. No. Boże, zaczuły mam padzik chyba. O, git. Żeby się tak można było łatwo włamywać, to by było naprawdę super. Co my tu mamy? RB. Holy shit. A czy ja to mogę podjechać? Nie bardzo, aż szkoda. To by było za piękne. Co tam widzę, różowe budynki? Co wy tutaj produkujecie, co? O, wygląda jak złe rzeczy. No, bardzo złe rzeczy nawet. Dobra, biegniem. 100 metrów do Jackiego. Że jest kawałeczek. Ale spoko, przeskoczymy sobie tutaj. Hop. Biegusiem do Jackusia. Yo, Jackie! Tędy. Yo, Jackie. A ten se stoi, ma wszystko w dupie. Nie zanurzasz się tu trochę. The jewels are in the van over there by the container. Okay, this thing should cut through anything. Is anyone around? Yeah, man, a couple 18K guys. They're not armed, though. Let's go! No dobra. Spróbujemy ich załatwić jakoś na szybko. Jackie pewnie przyjmie... What the fuck? Jackie, co ty robisz? Holy shit! Ajajaj! Gdzie mnie tu? Zajebista misja! Och my god! Dajcie mi tą broń na co dzień. O, sorry, Jackie. Żyjesz? Ups. Ciężarówki, tak? Nie. To było fajne. Oh my god, nie spodziewałem się tego. Oh fuck. Gruby, chodź tu. Hej, z tym to ja się mogę nabierzeć cały dzień. Dobra, sprawdźmy tą. Zasada, sprawdzę to drugą, może się uda. Kolejna pusta. No, sprawdzam. Jeżeli to będzie w tej drugiej, to się strasznie zdenerwuję, że ją kurde pominąłem. Ewentualnie gra mnie troluje. Tak, gra mnie pewnie troluje. Czyli jakbym próbował po kolei... Ewentualnie tu nic nie ma. Czemu tekstury się nie załadowały? Aha. Haha, great work, man. We got him, Van Pokai! Wait, hold on, hold on, you come out! What the? Hey! You shit! No nie, wierzę. Help me, Way! Jedziesz za nim, kurna, szybko! No ten się bawi w odpalanie motorka jakiegoś. O Boże, wolniejszego się nie dało. O god, no. Nienawidzę pościgów na motorach, to one są zdecydowanie za bardzo popieprzone. Jeszcze dostałem najwolniejszy motor, jaki chyba istnieje w grze, zanim ja go dogonię. A nie, no to zwalniają, bardzo dziękuję, dobrze zwalniacie. Jesteście bardzo super. Mogłem chyba się przesiąść na to auto sportowe. Oczywiście auto teraz przyspieszyło niesamowicie, bo jakby inaczej... No ja pierdzielę. O my god, nie to auto.
No ale dobra, przynajmniej coś szybciej będziemy jechać. Mam nadzieję. Na pewno szybciej od motora. Jest, skacz. I przechodź szybko, przechodź w lewo, przechodź. I teraz będzie, tak wiedziałem, chwyć się. Hehe. Standardowo. A jakby inaczej. Żryj ten asfalt, żryj gruz. Jackie się wykazał i w końcu kogoś pokonał, no bardzo ładnie. Okej. Proszę pana, proszę pani, potrzebuję ten pojazd. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I always come back for you. Hey, thanks, Way. Wouldn't be here without you, man. You know it. No, Jackie, no co ty, kurna. I should be doing a better job getting you back. It's not your fault, Way. You know, I'm thinking about a lot of things and rethinking them maybe. But not our friendship. Bad things that have happened, they're my responsibility. I know that. Shit, Jackie. It's okay, Way. You don't gotta say anything. We're friends, man. We're friends. Dokładnie. Przyjaciele są zawsze najważniejsi. O! Odblokowałem święcie. Piekielna gra. Oh my god. O, ulepszenia dostałem. Od dawna tego nie było. Zobaczmy, co tu mogę. Ostatnie ulepszenie. Tak? Chcę. L, T i B. Okej. Dobrze wiedzieć. Co ja tu mam? Tu mam jeszcze szkolenie walki wręcz. Tu mam jeszcze w cholerę rzeczy. Korzyści z reputacji. Ulepszenia zdrowia. O, już trochę tego nazbierałem. Ulepszenia policyjne. Tu mam wszystkie i tu też mam wszystkie, czyli szkolenia walki mi jeszcze tylko pozostały. Nawet nie wiedziałem. Don't move! You're under arrest! Where are the others? It's just me, boys. Just me. Andrew, you piece of shit. No i ja pierdzielę. Wielka zdrada. Muszę z tą pogadać, spotkajmy się w K-barze Soho. Okej, czyli mamy się spotkać z Rickiem, czy jak mu tam było. I miejmy nadzieję, że uratujemy Jackiego, bo kurna, te gnoje zaczynają mnie denerwować z policji. Co oni sobie w ogóle wymyślają, że będą porywać mojego najlepszego kumpla? Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wszystkim. Pa, pa!